zraniony bardzo, wiesz, po tym co się stało. I z drugiej strony też... Pytanie, wiesz, on myślę, że niewiele może załatwić, że powiedziesz, chyba nic nie może załatwić. Nie, może pójść do puszki i powiedzieć, proszę, słuchaj, to ma takie konsekwencje, tak się to stanie, na samym końcu będzie na ciebie. Musisz wiedzieć, zanim te decyzje tam podejmujesz, czy używasz, jakie są konsekwencje. A ja jestem systemu warunkowego, wiem jak to wygląda. Kropka, to może zrobić, a wiesz, to jest dużo. Ma tą zdolność i oni uznają po tej stronie, po stronie pisowskiej, że jak ktoś uczy bankowości wie, to będzie to Michał, a on ma to, że ładnie mówi, potrafi mówić, potrafi budować fajne. Ale wiesz, pieniądze. Ja nie wiem, co tutaj specjalnie Ziobro ma do czynienia, bo to jest, wiesz, to moim zdaniem bardziej nawet niż Morawiecki, to gdzieś tam to są działania Glapińskiego i ewentualnie Morawieckiego. Czy ja wiem, czy skutek, wiesz, ataku Ziobry? Tak, no, wiesz, no tak, to nie jest, że z jednego źródła to wiemy, tylko z kilku. Co myślisz, jak uzna, że go jakoś ściągamy, to go, nie wiem, z dwa, trzy tygodnie tu przywieziemy i powie nam, że to może być jakieś, jak go użyć, nie? Czy bardzo formalnie, czy nieformalnie? No nieformalnie to znaczy ja. Formalnie to doradca, a formalnie to, nie wiem, no. Rada. Pokażę wszystkim, biorę go do rady nadzorczej. Co ciekawe, jak to sobie gdzie jak głęboko, że chcesz tekstować, sobie tam coś doradzić, no jestem gotowy. Wiem, że to są kłopoty, znam ten case bardzo dobrze, ale jestem otwarty. Co mnie zdziwiło tutaj. Interesting.